tym filmie pokażę, jak z przedmiotów, które zazwyczaj mamy w domu, zbudować prosty tester ciągłości obwodu elektrycznego. Zapraszam do oglądania. Potrzebna nam będzie jakakolwiek latarka na baterie. Dwa kawałki przewodu, najlepiej linki, oraz jakakolwiek taśma samoprzylepna. Latarkę włączamy, a następnie otwieramy pojemnik na baterie. Teraz sprawdzamy, w jaki sposób realizowane jest połączenie, aby lampka się świeciła. Złączenie minusa baterii z zewnętrzną krawędzią powoduje świecenie. W drugiej lampce należy połączyć plus jednej baterii z minusem drugiej. Do plusa i minusa należy przyłączyć przewody, aby stworzyć obwód. W tej latarce postępujemy podobnie, z tym, że tutaj plusem jest obudowa pojemnika baterii. Drugi przewód mocujemy do minusa baterii w jakikolwiek sposób. Można użyć zwykłej taśmy do papieru. I w ten oto sposób, z materiałów, które mieliśmy w domu, zbudowaliśmy prosty tester ciągłości obwodu elektrycznego. Dla przykładu zmierzymy ciągłość tego przewodu oraz zidentyfikujemy poszczególne przewody. Latarka zaświeca się, przewód jest dobry. Przewody przy takich wtyczkach przeważnie są oznaczone, ale gdyby były jednokolorowe, mielibyśmy problem, gdzie podłączyć plus w tej wtyczce. Tester nam w tym pomoże. Teraz jesteśmy pewni, że przewód z białym paskiem podłączony jest do otworu wtyczki. Dość często otrzymuję pytania, w jaki sposób podłączyć taki czy inny wyłącznik oświetlenia. Sprawa jest prosta, gdy na wyłączniku jest schemat. Ale gdy go nie ma, sprawa się komplikuje. Można go podłączyć w instalacji w jakikolwiek sposób, a potem ewentualnie przełączyć przewody lub przemierzyć. I wtedy będziemy pewni, gdzie jaki przewód ma być. Ten łącznik ma 3 styki i prawdopodobnie jest to łącznik świecznikowy, ale nie wiemy, gdzie jest zacisk wspólny fazowy. Zaciski przemierzamy każdy z każdym. Po włączeniu jednego przycisku znajdujemy jedną parę, a później po zmianie drugą. Po tym pomiarze wiemy już, który zacisk jest wspólny. Do tego zacisku podłączymy później w instalacji fazę. A do dwóch pozostałych odpływy do lamp. I to by było wszystko. Myślę, że po tym filmie każdy będzie już umiał sprawdzić ciągłość obwodu elektrycznego. Dziękuję za uwagę.